Cześć, wyglecie ekipa WK z tej strony. Dzisiaj oceniamy wasze siłownie. Był post na warszawski Koks, żebyście wrzucali wasze siłownie. No i wrzuciliście. No i co, my będziemy jurorką dzisiaj, będziemy oceniać siłownię. Lecimy z pierwszą osobą. No i dlaczego to robiłem? Bo jesteśmy ciekawi, ile osób w ogóle daje sobie radę w trakcie pandemii. No i fajnie było zobaczyć, że jednak dużo z was ma możliwość ćwiczenia na ciężarach. No jest to pocieszające w dobie tego, że nie można chodzić na publiczne siłownie jeszcze. Bardzo długo nie będzie można. Z tego co widzieliśmy, nawet do późnego czerwca może się to przedłużyć, także... No, dobrze ćwiczymy. No, fajnie, że ty racie, serio. Naszą listę otwiera Kajetan Popczuk, perski dywan plus 10 do siły. To prawda. Perskim dywanie podobnym ćwiczyliśmy niżej, w piwnicy. Ten perski dywan taki trochę digital moro, taki digital desert moro, jak były kamuflaże w Call of Duty 4. Ja nie tak pamiętam, kojarzy, jaki my dywan mieliśmy. Bardzo ładnie to nie wygląda. Pamiętam, jest schludna siłownia. Mieliśmy. U nas jest niesamowita historia z naszą siłownią, bo mieliśmy dywan ze śmietnika. A, ze śmietnika dywan mieliśmy, tak. No, dokładnie. To jest luksus. To jest w porównaniu do tego, co my robiliśmy. I tu są płyty OSB, ścianki z płyt. Ja nie wiem, jak konstrukcja wygląda, bo by ktoś musiał zejść niżej. Ale no wygląda elegancko. Ściany są pro. I klimacik fajny. Rzutki są. Ej, o kurde. Czyli też mieliśmy jest rzutki. Ładka. A wróćmy na chwilę. Ale tu są rzutki ze sklepu. My mieliśmy rzutki zrobione przez ciebie ze styroduru. Chciałbym zauważyć lustro na ścianie. To jest już wyższy poziom. My zawsze lustro? Mieliśmy... Myślałem, że tam to jest lustro? Przejście. Nie, to jest kalendarz. Tu. A, to jest lustro czy przejście? To jest dziura czy... To nie jest lustro. To jest nie. Ale u góry. To jest przejście do szambali. To nie jest no przecież ławka się lustro. Odbija. To jest lustro. Ty jesteście kurwa opośledzeni? To nie były drzwi. Nie. A tu nie ma lustra. To nie lustro, tu jest lustro, a tam nie było. To nie, tam to jest nie lustro, które potem to jest wycięte w Photoshopie, Saker. Wygląda jak nie tego. Saker, no dobra. Dajesz się łapać na takie triki z podstępu. Dobra, nie ma lustra, zobacz, nie ma lustra. Bo kurwa no geometria je zabrała, pod innym kątem jest. Na migach nas uczyli tak wycinać w technikum. To jest wycięte, Saker. Nie przejmuj się. Tak jest, więc tak, no ławka jak ławka. No nie należy do najmocniejszych, semi, ale... Semi pro. Regulacja taki... jest, to jest najważniejsza. Mieliśmy ale... gorszą. Ale Michał, lepsza taka niż żadna. Lepsza taki. Na szafie trenowaliśmy, wiadze. Stojaki... My na szafie ćwiczyliśmy. Też są, wyglądają... Nie, no stojaki akurat ten plastik wygląda na w miarę stabilny. To nie jest to. Ale są oddzielne, więc to jest duży plus, co nie? Ja nie wiem, czy te stojaki nie są wycięte w ścianie, wiecie? Mm. Okej, okay, także ocenimy sobie panowie, żeby wzbogacić ten materiał od 1 do 10 oceny siłowni. Oczywiście tutaj nie czujcie się urażeni, to będzie ocena na podstawie tego, jaką my mieliśmy siłkę, w szczególności wy w piwnicy, zanim się poznaliśmy, plus czy aktualnie byśmy byli w stanie zrobić jakiś fajny trening w tej siłowni. To lecimy od lewej strony, Robert, od 1 do 10. Ja daję 8, zrobiłbym zajebisty trening. Nie ma tutaj żadnych poręczy, nie widzę, i drążka, więc ja dam 7. Ja dam też 7 ze względu na ławkę, ja wolę taką jedną ławkę bez podziałków, ja rozumiem, że to jest też do skosu, ale ja skosu nie robię. Więc mocno tutaj no indywidualnie oceniam pod siebie tą siłkę, więc ja bym wolał jednolitą ławkę szerszą, bez żeby nie wyglądała jak latawiec. 7. Mhm. A tak zajebiście. Mi brakuje najbardziej wyciągu. Wiadomo, dziad, to musiałbym się odnaleźć jakoś, więc potrzebowałbym też takich ćwiczeń, żeby gdzieś jakaś linka była, coś teges. Więc ogólnie dałbym 6, natomiast perski dywan wyciąga to na 7, bo dla mnie to jest kurwa premium. No i fajnie, lecimy z kolejną siłownią. Krzysztof Nowakowski wysłał nam... Dywan jak u nas. Dywan jak u nas. To jest taki sam. No. Ten sam. Ten sam. Widzę dobre, duże obciążenia na ławę. To mi się podoba. No i to takie chyba z torów tramwajowych, nie? Nie. Nie? To nie to? Tory tramwajowe w ogóle. Za dużo nie widzę, wiecie.
No, ja nie. Mało tutaj widzę, ja bym szybko po prostu ocenił no, na czwóreczkę, tak? Że jest tylko ławkę widzę i no. Ciężar tu jakieś stojaki drugie. No to tak, czwóreczka. Ja też, ja dam piątkę, dużo ciężaru, ale ławka nie wygląda na godną zaufania aż tak. Ale mówię, no, na czas pandemii piękna sprawa, no. Ogólnie ważne właśnie, że ćwiczycie. No. Tutaj ja dam minus. Ale jak już mamy konkurs robić, ja przepraszam za te czwóreczki, tak, no. Już się nie wpierdałem. Kurde. To... Jakby tu chociaż drążek był do podciągania. Ja, wyciągnąłbym. Więc ten... O, serio się nie wpierdasz. Nie. Więc ten stojak jest trochę za wąski i wiem, że problematyczne będzie zakładanie samemu na przykład, bo będzie rzeźba, tutaj minusik. Ogólnie no, ława to jest to, co cię definiuje jako człowieka. Ktoś pyta, ile na siłce robisz czego i zawsze jest ta ława. Więc super, że można zajebiście przetrenować mimo rzeźby. Są drugie stojaki, okna, teges, klimat, dywan wyciąga. Więc chciałem dać 5, natomiast jako, że jest tutaj taki pierwiastek naszego dywanu, to 6. No, mi się nie podobają stojaki w tej ławce na płaskiej, ich rozstaw, no że po prostu to nie jest jako oddzielny element, ale są stojaki obok. Coś można by było pokombinować, żeby połączyć te dwie rzeczy, ale to już jest kombinatoryka, coś tutaj ciąć, to nie. No nie ma regulacji na skośną ławkę. No. Daję takie 6. Zrobiłbym dobry trening na pewno. Dobra. Prosty. Marcin Olechowicz. No. Marcin Olechowicz. To wygląda jak scena z Metro Flex, super nie? Garaż. Tam gdzie Ronnie Coleman trenował. Podoba mi się ta siłka. Wielki wiatrak i oni właśnie w takim hangarze napierdalali. Dużo lepiej niż to, co my mieliśmy na pewno. No, to w ogóle ile miejsca. Tam ławy nie widzę do końca. Kurde. Jest, z przodu. Wiem, ale nie widzę tak... Z przodu jest, ale ta z tyłu, ale ta z przodu, pomimo tego, że zobaczcie jaka jest szeroka. No zobaczcie jaka jest szeroka, jest kładziecie roboty. Sobie matę na to i jest zajebiście. No, tak. Kurde, bez kombinacji, naprawdę ważne jest to, żeby ta ławka była szeroka. Wąski rozstaw stojaku. Też za szeroka nie może być ławka. Ale szeroka. Tutaj masz też chyba... Szeroka, nie za szeroka, szeroka. Dużo wygląda, że sam zrobił i to jest super. No. My też robiliśmy tak. Sami, rury zobi mieliśmy. I takie rzeczy, więc... Wielki plus za przestrzeń i za właśnie własną robotę, nie? Mega. Odlane tu coś. Podejścik nawet jest. Hantelki, dużo jest hantelków. Ej, dla mnie to jest faworyt póki co. A tam Atlas stoi w rogu? Jest. Jest no maszynka tak, jakaś. To mały ten ekran jest strasznie. Ale widać. Git, no jest tak, jak możesz przybliżyć pącz? Nie. Więc tak, ta ławka nie jest idealna, jest dużo ciężaru, więc już na pewno bym zrobił dobry trening, bo mi wystarczy gryf porządny i dużo ciężarów. Stojaki, nasiady, już masz 6 punktów. No simple man. Hantelki, jakieś tam kombinacje. Daje 8 mocne, no. Dobra. Jeszcze nie zwrócił nikt uwagi, ale są obowiązkowe plakaty w tle. Są. Daję też 8. Jest to jak dla mnie póki co najlepsza siłownia z tych, co obejrzeliśmy. Też daję 8. Dużo ciężaru. Kilka sztang, jakby chciał ktoś wpaść z rodziny. Równocześnie ćwiczyć. Ławka dla mnie jest bardzo fajna. Taka szeroka. Matę wykładam i jadę. 8. No, ja bym chciał powiedzieć 8. Natomiast jak patrzę na to, ciągle mam ten Metroflex i Colemana, jak te przysiady robi, 800 funtów, nie? 2000 funtów na suwnicy. I tak, jak miałbym gdzieś trenować, póki co z tych trzech, no to właśnie do tego Metroflex garaż bym wjechał. Kurde. Jest taki klimacik tego, więc wyciągam to na 9 nawet. No, okay. Przez klimat. Super. Lecimy dalej. Dominik Michalik. Wow, czy to jest klub? Czy ty poszedłeś do klubu i zrobiłeś po prostu zdjęcia? Nie, patrz, no Dominik, jest... nie można teraz. Kwarantanna. A ty gdzie poszedłeś, człowieku? Wierzymy, że nie. Wierzymy, że nas nie oszukujesz. Ale to wygląda mega, mega profesjonalnie już. Nie, no tutaj jest... Drążki. To jest póki co... Ławki. Hantle, ile hantli. Podłoga solidna. Nie dajmy się zwieść.
Ja czerwonym początku, kolorką, spokojnie. Bo ja wiecie, na początku myślałem, że to jest w ogóle ta siłownia, którą odpicowaliśmy na początku. No nie? Kurnik. Kurnik, no. Trochę tak. Może to jest jakiś taki ten podpucharz, czy pamiętamy? Tu mam się, no, zobaczcie, do przesiadów macie. Nie, no zajebiście. Wyciąg masz, saker. Klatkę wtedy wsadziliśmy. Tu poręcze chyba są jeszcze. No tak. No tak. Tu jest stojak na ciebie. Raczek jest. Nie, no człowieku, tu normalnie karnet powinien. Dobra, oceniamy. No, daję dziewiątkę mocną, co nie? Zostawiam jeszcze ten jeden punkcik, bo zawsze może być lepiej. Ja dam 9,5. Żeby zostawić sobie, może ktoś odjebał coś więcej, ale 9,5 daję. No ja daję 8,5. Najlepsza siłownia z tych, które widziałem. Natomiast liczę na to, że ktoś ma taką siłkę z trójbojowym sprzętem. A. Że zrobi sobie taką domową hamówkę na solidnym sprzęcie, no zobaczymy. No ja tutaj powtórzę dziewiątkę, bo no sprzęt jest ewidentnie najlepszy, najwięcej jest wszystkiego, ale jest trochę mało klimatycznie. To trochę wygląda jak taka klatka schodowa. Wiecie, o co chodzi? Tak jest pusto. Sterylnie. Mimo, że jest sterylnie. Tak, nie ma tak tych plakatów, nie? Jest pusto, mimo że jest dużo. Obdartych ścian. Trochę więc nie ma duszy ta siłka. Za to mało takiej sparty. Tak, nie ma czegoś. Czegoś brakuje. O, jak to a wiecie co, mi się wydaje, że to jest w miarę świeża i że ona dopiero może tego być klimatu nabierze podczas lat użytkowania. Jasne, mam nadzieję, ale oceniamy dzisiaj jak jest, więc dziewiąteczka. To i dobra, tak jest bardzo wysoko. Dobra. Marcin Świątek. O, widzisz, tutaj coś jest. Nie? No, jest takie zdjęcie, takie żółknięte trochę zdjęcie, jakby aparatem starszy zrobił. Jakiś dywan. Dywan jest. Patrz, dywan siedzi. Do brzuszków ławka. Wyciąg. To jest w ogóle taki poczwórna maszyna taka, nie? No. Potrójna, z każdej strony coś tak, tak robisz. Modlitewnik jest, do lubię deepów. Modlitewnik. Ławeczka to chyba jest z regulacją, wyciąg, czy albo bez, nie wiem. Modlitewnik, wyciąg, ale modlitewnik fajnie się wspomina, co? Nawet to dwa była jedna z głównych naszych atrakcji. Pro. Na początku. Napierdalało się na tym modlitewniku. A coś u nas było nie tak, że trzeba go było położyć na coś, bo się oderwał. Pamiętacie? Sakra. Jakoś tak robiliśmy, że go kładliśmy na coś. I trzeba go było trzymać jednocześnie, jak się nie pamiętam już. Było coś. Nie pamiętam dokładnie. Bardzo coś dziwnego. Bo tam wiesz co, były takie wkręty krótkie. One potrafiły często wypadać ze sprzętu. Ale nie wiem, na co go kładliśmy, żeby się. No mniejsze. No. Ale potem odkryliśmy odwrócony modlitewnik. To nowe życie modlitewnika. Od Alberto Nuneza. Podjebane to było, odwrócone on zawsze robił. Myślałem, że będę miał. I że to lepiej, bardziej jeszcze angażuje biceps, nie? Tak. To wydaje tak myśleć, że jak zmienisz, to. Naiwność taka, całkowicie ci mniejszy. Że pełny wyprost jest. No. Dobry trening bym zrobił. Dobry, no. Nie mógłbym rzucać chyba ciężarami, tylko. Bo strych, nie? Możliwe, ale ogólnie tam podłoga. Możliwe, żeby nie wytrzymała. Ale też w piwnicy nie rzucaliśmy, było spoko. Nie trzeba rzucać, bez przesady. Totalnie. Czasami nic nie raz było mi sztanga spadła, sąsiadka zleciała od razu. Razem ze sztangą sąsiadka była na dole. 140 kilo jak je było to. Na trzecim piętrze nie mogłem słyszeli wstać, jak przysiady robię. Ja, o górę. 8 na 10 daję. Dobry trening bym zrobił na pewno. No, ja też 8. Bardzo fajnie to wygląda. Ja dam 7 na 10. Fajny klimacik. Troszeczkę tego miejsca ciutkę. Tak brakuje jakichś stojaków, tak, żeby porobić jakieś siady lub martwy. Trochę mało ciężaru widzę. No, takie 7 na 10 dla mnie. Ale miluśko. No, u mnie jest tak, że bardziej swojsko niż na poprzednich. Sprzęt jest git, no, więcej jest właśnie chociażby wyciąg, widać z bliska, że jest góra. Ale kurczę, trochę jeszcze mało duszy tu jest. Nie jest surowo, ale trochę mało duszy jest. Jest tak bardzo pokojowo, a nie siłownianie. No. A brakuje więc mi właśnie stojaków na siady. 7,5. 7,5. To ja muszę dać 7, bo o tych stojakach do siadów zapomniałem. No. Chyba, że gdzieś tam się ukrywają.
Nie, dla mnie to nie ma znaczenia akurat. Wojtek No. I to jest to, co dziki lubią najbardziej, tak? To jest to. Tu wolny ciężar i tu wolny ciężar. Tu wolny. Trzy miejsca. Czyli i tu drążek piękny. Do masy lapów. A zobacz, co jest na pierwszym planie. Zwróć. Sztanga łamana, dobica. I tam wychyla się ciężarek już przygotowany. No. Ej, pas. Jakieś plakaty też tam są? Tak. Są plakaty. No, ta ławka wygląda nawet. Poręcze kurde, no do mówię, dipów. Matę wykładasz i jest fajnie. Poręcze do dipów. W ogóle ławka, zobaczcie, tak jest skonstruowana, że jak się uniesie, to można robić też seal roll. Jest bardzo, widzisz, tak, nie tak, ma tak, stelaża tak. na dole, więc kurczę. Wow, fajnie, oceniamy, fajnie. Wojtek Koperek. Robert? To ja pierwszy siadę, Kupek. Zrobię, wszystko zrobię, klatę tu, nie wiem, czy tam skos jakiś górny zrobię. Tu złożone górne. Pewnie bym zrobił, jak coś bym wykombinował. My zawsze fajny robiliśmy klimat. Na podłodze robór, nie wiem, czy pamiętasz. No, też robiło się na desce, po deskorolce. No. Sztanga łamana, fajnie, tak to co lubię, drążki. Poczekaj, robór, robiliśmy skos tak, że deskorolkę opieraliśmy o krzesło i ktoś podawał sztangę. I nogi były na ziemi. Plecy na deskorolce, która była oparta o krzesło. A, wy na ziemi byliście, tak. Okej. I tak robiliśmy wyciskanie na skosie. Na ziemi robiliśmy wyciskanie na skosie? Rzeźba. To była ziemia? No. Nogami na ziemi, dupą na ziemi, cześć, a plecy na deskorolce. To się rzeźbiło. Ty, to w ogóle kraj trzeciego świata. No nie, to w ogóle jest niewyobrażalne. Ile się zmieniło przez 10 lat, kurwa. Co to jest, kurwa? To jest Europa? Nie, to było więcej. Ej, to było 13 lat temu. No. 13 lat temu. No to na, no, ty pomyśl. Patrz na ten stół. Mieliśmy niewiele węższą szafę, ty. Na której robiliśmy klatę. Zobacz, ławkę jaki poziomo na czymś takim, no. I powiedz szafę. Mi, jak ja mam się czuć, jak ktoś mi zadaje pytanie o motywacji. No, kurwa. Nie. Jaka można tak zmotywować. Praktycznie wasza siłownia była mniej warta niż ten stół. Jak się zmotywować na pójście na rower? Raczej tak. A zamiast sztangi była rura zobi. I kurwa na deskorolce wyciskaliśmy. Mm. A ktoś pyta, kurwa trochę mi się nie chce. No co ja mam odpowiedzieć? Tu daję mocny 8. Wszystko zrobię. Wow. Dla mnie to jest kolejna siłownia na 9,5. Tak, ponieważ mniej maszyn jest, ale jest ta przestrzeń, jest porządny drążek, na którym zrobię elementy i dipy są. No jest taka przestrzeń po prostu, że ja więcej nie robię ćwiczeń praktycznie niż to, co tutaj widać. Ja daję 9, jest wszystko, co potrzeba, bez udziwnień, ławka. Normalna, bez udziwnień, ławka, nie piłka bosu, bo często jak macie ławeczkę, to ona jest jak piłka bosu. Tak się ugina ten, tu widać, że to jest zwarte. Jest światło też, więc jak chcecie sobie śledzić formę i robić zdjęcia, to może być takie half natty lighting tak zwane, czyli dobre światło do zdjęć formy. No i jest klimacik, więc 9 jak najbardziej zasłużone. Bardzo wysoko postawiłeś poprzeczkę dla mnie. Ja mam coś takiego, że chciałbym obejrzeć vloga z treningu, który Wojtek tu robi. Że tak sobie wyobrażam, że to by się zaczęło teraz ruszać. No. Wiecie no. o co chodzi? Że no. chciałbym oglądać vlogi, jak mu idzie na tej siłce. No, może nagramy tam vloga. Może nagramy tam vloga. W każdym razie to mi się zajebiście fajnie podoba. Było. Nie ma tego wyciągu, tak? Czy jest? Nie widzimy, no nie? Więc no, zakładam, że go nie ma i dałbym dychę nawet, bo zajebiście mi się tu podoba wszystko. Gdyby był wyciąg, ale tak dam 9 znowu. No i git, lecimy jeszcze. Ja zmienię ocenę, dam 9,5, bo mam ochotę zrobić tam trening. Antek Kowalski i pierwsza siłownia w pokoju. Fajnie. Fajnie, że w pokoju, że szafka jest obok. Kurwa, gumy na owieki na nadgarski. Solidnie wyglądająca klatka, bo to jest, można powiedzieć, już taka półklatka. Jedna, brakuje wykończenia. Mi ta ławka, ja widzę, że ona się wygina troszeczkę na lewo i prawo przy większym ciężarze. Nie ufam tym konstrukcjom. Ale ufam lepiej wygląda niż z pierwszych siłowni trochę. Zobaczcie, lepiej, jest szersza odrobinę, tak. Rzeczywiście. No. Zobaczcie, puzzle na podłodze są nawet. Puzzle, no, takie jak my mamy. Puzzle, suple tam widzę na półkach. No właśnie, czy damy radę przybliżyć?
Czy znajdą się tam jakieś nasze być może? Weź to rozciągnij. Skos zrobię, płaską zrobię, przysiad zrobię, wiosło zrobię. Jeszcze bardziej. Ciąg, fajnie. To są suple, a nie słoiki z dżemem? Chyba, że tak. To są słoiki z fasolką. Ale tam w szafie. Ja daję 8. To, co bym chciał, to bym zrobił na pewno. To ja tutaj trochę mniej dam wyjątkowo. 6, ponieważ właśnie dla mnie ta ławka i klatka to trochę za mało. Jeszcze jakby jakaś poręcz była, jakiś taki drążek, nad którym troszkę jest miejsca więcej. Ogólnie drążek fajniejszy. Tak. Na tamtej siłowni miałem wrażenie, że ja tam zrobię masylapa. I dlatego taka mega wysoka ocena była. A tutaj... Dobra, 7, bo jednak jest szeroki ten drążek. Ja daję 8, wszystko bym zrobił. Ode mnie 6, no bo wyposażenie nie jest mega, właśnie jest tak skromnie, ale jednocześnie jest bardzo estetycznie i nie tak plastikowo. Ma klimat, jest estetycznie, ale mówię, no trochę mało tego sprzętu, nie? Ciężko było tutaj mi zrobić trening. Przypomniała mi się ławka, 7,5. Bo, ale ona jest dobra, ale nie jest jeszcze ta. Ale widać, że jest szersza, widać, że jest 7,5. Mateusz Prus. O kurwa. Za kreatywność, na pewno bym 10 na 10 dał. Dobra. Czy to jest materac? Ty, on wyciska na ławkach, nie na ławce. Opony i kostki brukowe w oponach. Pierwszy raz widzę. O kurwa. No tak, i w zależności ile kostek. Zajebiście. Taki ciężar. No. I to stabilizacja od razu. Ty, jeżeli chce mu się ćwiczyć na czymś takim, to nie wie, co to znaczy motywacja. Ja myślę, że tutaj wszyscy musimy dychę dać. No. Taką symboliczną, no, naprawdę. No. Jesteś rzeźnikiem, chłopie. No. Kurwa. Wszystko zrobię, zobacz. HP zrobię, klaty zrobię, tu coś bym pokombinował. Ta, no weź, zobacz, rzeźnik na czymś ławce takim. Na stanął, wiosło zrobił, bo to niewygodnie pewnie jest trochę. Tutaj te ławki przybliży ci poręcze do dipów masz? Dla mnie to jest dycha, wyprzedzam. No symbolicznie, no. Daję dychę. Dyszka. Dycha. Musi być. Dominik Konkol. Kolejna siłka. Czy to są kilogramy? Poczekaj, tak, to są kilogramy. Ja widziałem chyba, że ten człowiek robił, on stawiał na armię WK, jak robił przysiady i tam było chyba te bloki. Nie wiem, ile one ważą, ale to było z 200 kilo ponad. 99 kilo masz na stronę. No, więc ten. ponad 100, ponad 200 kilo tam było i on to robił na repy, na armii był filmik. Debil. No nie, no zajebiście, zobacz ile obciążenia. 200 kilo domowego obciążenia? No. Kurwa, daje 10, bez kitu. No, to jest złoto w chuj. No tak, no to jest kolejny rzeźnik, jeszcze większy chyba. No. Zobacz tu ile ma tego, no jaka ławka. Tu są dwa roboty te. Patrz ile ciężaru, jeszcze jak ci zabraknie tego, to masz to. Ława to tam już płacze, zobacz jaka wymięta. Ej, a ta ławka niestety nie należy. Ale to jest sztanga normalna, nie? To jest sztanga, to nie jest jakaś różna. Ciężary te, żeliwne. No. Człowieku. Ty, ale zajebałeś tą ławę, chłopie. Ona tam cierpi. Bo na ławkę to uważaj, płacze. Serio. Ja myślę, że to jest taki stojak, wiesz, do 150 kilo, nie? A jest 300. Ksimu. Nie no, to jest zwycięzca dzisiejszego odcinka, panowie, dla mnie. No. Naprawdę, no tak, bo no, serio, dobra, tyle obciążenia? Znaczy, no przede wszystkim jak to zostało wykonane, nie? I że za wszelką cenę jest ten ciężar po prostu. No. Bo ktoś by pomyślał, kurwa, nie mam kasy na kolejne talerze z Decathlona, nie? A on odjebał to. Też ćwiczyłem na takich podobnych pustakach właśnie. Też podobne ciężary właśnie były, ale skąd je wymieniałem, to już może nie będę powtarzał, ale jest no chyba śmiesznie. Chyba się trochę zdradziłem. Ale zawsze śmiesznie. Jak ktoś umie połączyć fakty, to cię chyba dzisiaj zdradziłem trochę już, co? No i to takie chyba z torów tramwajowych, nie? Nie, nie. Nie? To nie to? Nie, tory tramwajowe w ogóle. 10. No dyszka ode mnie też. No. Nie ma co. Dycha. No, też 10. 34 ode mnie. 10, bo... No widać, że za wszelką cenę to zostało zrobione, że miał być ten ciężar i jest, nie wyszedł. Nie wyszedł. Znaczy wyszło zajebiście, ale on nie wyszedł. Fajnie, że tyle osób ćwiczy, ma możliwość dźwigania ciężko. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Wiadomo po co. Koniec! Koniec, kurwa!